Cześć, witajcie. Prosiliście mnie pod ostatnim materiałem z Gwinta, gdzie tam grałem rankingówkę solo, no bo to nagrywałem troszkę wcześniej, zaraz później było bitwa z Halakiem, którą widzieliście, żebym pokazał swoją talię obecną. Tak naprawdę to ona jest jeszcze do cały czas w fazie tworzenia. Oczywiście nie jest to talia, która jest już idealna. Ja, oczywiście nie jest to też moja autorska talia. Jest to talia, którą gdzieś tam wynalazłem w internetach. No i gdzieś tu coś, powiedzmy, zmieniam czy kombinuję. Tak ta talia wygląda. Jedyna rzecz, którą widziałem, że już niektórzy zamieniają, to za klucznika dają inną złotą kartę. Ja na chwilę obecną nie mogę jej stworzyć, bo potrzebuję 800 skrawków, a mam ich 675, aczkolwiek no tak jak, no, postaram się dzisiaj zdobyć jakieś beczki, otworzyć, może coś spyłować i przygotować kolejną złotą kartę, zamienić ją, zobaczyć jak będzie się grało. Przeczytałem wasze informacje a propos, żeby nekery jednego mimo wszystko na ręku próbować zostawić, a przede wszystkim pozbyć się wiedźm. Tak jak mówię, nie grałem wcześniej talią pod pożerkę, teraz gram, muszę trochę tych bitew rozegrać, nauczyć się, popełnić jakieś błędy, przez które poprzegrywam bitwy, bo na błędach najłatwiej i najlepiej się człowiek uczy, a teraz zagrajmy jakąś rankingówkę. No i lecimy ranking, zobaczymy kogo nam da. Zobaczymy jaka talia. Jak grałem, to trafiałem w pierwszych bitwach dużo na Nilfgaard. Pod odkrywanie, zobaczymy co dostanę teraz. Żadnych negocjacji. Dobra. Brama musi być bezpieczna. Co nam da na łapie? Dało nam wszystkie wiedźmy, czyli zrzućmy je, bo dalej jest do dupy. Raza, to już dwie straciliśmy. To jest całkiem nieźle. Może przerazę się wyzbędę. Dobra, jest Necker. Część z was mówiła mi, żebym się Neckera nie pozbywał z pierwszej rundy, więc to będzie... dobry moment. O, jest to i jest krabopająk, którego nie chcę. Krabopająka się pozbędziemy. Wróciła mi przeraza. Gramy, dobra, gramy, już teraz lecimy tą... Graj się. Czego chcesz? Ciekawe. Widzę, że tu grube granie jest. Ciekawe, pierwszy raz walczę z tą talią. Więc to jest też dla mnie nowe doświadczenie.
No dobra, pasuje. Zobaczymy, czy to dobra decyzja, czy nie. No nie, nie chciałem wiedźmy. To nie jest dobra decyzja. I zobaczcie, no to przecież, no to dupa, powinienem tam walczyć. No to tu dałem cię. Spieszmy się. Fatalnie. Niczego, co ludzkie. Oko. Czemu miałbym ci pomóc? No graj. No graj, kolego. Graj, piękny cyganie. Pożoga, spoko. Fajna gra, fajna karta. To może teraz coś wykorzystasz. Już niedługo! Naiwność jest błogosławieństwem. Geralt Igni mi niestety nic nie da, ale... Ostatnie słowa. Niech gra. Igni mi nie da, bo miał porozrzucane. To by było dobre, gdybym miał w jednej linii, no ale... Może się tego spodziewał? Może nie? Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Co to jest to? Zagraj bronzową kartę specjalną swojej talii. Stwórz i zagraj jej kopię. I do 47 sobie podbił, ale ja mam jeszcze tę kartę. On teraz pasuje. I kolega się poddał, bo wiedział, że za chwilę dostanę boosta. I tak oto udało się wygrać pierwszą bitwę. A nie wiem, czemu pogratulowałem. Neofita Skojatel. Dałem kartę. Czyżbym miał rangę 11? Tak, 200 pyłu meteorytowego. Nie wiem, czym pogratulowałem. Jeżeli nie, to przepraszam. Wydawało mi się, że to zrobiłem, potem się jakoś rozkażę. Dobra, gramy kolejną rankingówkę. To było ciekawe. Pierwszy raz grałem z taką talią tutaj. Swoją talią. Miał bardzo dużo różnych zaklęć, które mi nieźle popsuły, szczerze mówiąc, plan. Ale mój wyszło wiele finalnie dla mnie. Czemu miałbym ci pomóc? Francesca. Z Franceską chyba już grałem.
Dobra. Idąc waszym tropem, odrzucam wieźmę, dostałem krabopająka. Odrzucam krabopająka, dostałem Nekera. Dostałem tego krabopająka. No trudno, nie mam pożeracza, nie jest to fajna sprawa. Okej, wpadło mi to. Nie zawiodę. Nie wiem, czy to spasować. Czy to spasować, czy iść? Nie mam swoich kart na pożeranie i to jest ten problem. Dobra, spasuję to, zobaczymy, zaryzykuję. Nie weszło mi na rękę to, co chciałem, zaryzykuję teraz. Jest jedna ważna karta dla mnie. Dobrze, to weszło. I to weszło. Odrzucę teraz wiedźmę jedną. Nie nadążasz, Duan? No i teraz spróbujemy pograć. Czekaj, to sobie zapalę. To spróbujemy teraz pograć. Ciekawe. To mi trochę popsuł plan. Dobra, tak zrobię. Wygraliśmy tę rundę. Ciekawe, ciekawe. Nie jestem w humorze na krótką chwilę. Krabopaj. I ucz się! Brna wiedźma, no po prostu jak na złość. Moja tura. Nie było miłe. Nie damy sobą pomiatać. Blöde Neckhains, Schemilienwart! Necker się robi dość mocny. Hmm.
Bądź mądry, pisz wiersze. Okej. Ledwe werledus ja. Dobra, coś. Wystroję się specjalnie dla ciebie. No to ciekawe, ciekawa to jest walka. Zepchnąć małpoludy do morza! Dobra, moja tura. Tu ma 7, tu ma 12, 17. Tu mam rzuconą... ...pomnicę. Mówię, wyssać się do sucha! Ma dużo więcej kart niż ja. To jest problem. Twoje sztuczki cię nie ocalą, dła! Oko. Najgorzej, że ja nie zagram jej jako ostatni. Jeśli muszę. Nie damy sobą pomiatać. Widzę potem.
Raczej tego nie wygram. Liczyłem, że tak powiesz. No, przegrałem. Nienawidzę potań. Za ile wejdę? Za mało, na pewno nie za tyle. 80. No i przegrałem. 99. Ale żeby nie było, jak widzicie, pokazuję też porażki. Ja mam jeszcze małe doświadczenie, więc... muszę się nauczyć pewnych rzeczy. Po to też pokazuję. Tam na pewno zaraz ktoś napisze, że powinieneś zagrać to zamiast tego i zapewne będzie miał rację. Ale z drugiej strony, no kurde, nie wszystko się wygrywa. Jeszcze jedną zagramy. Być może akurat będę miał serię większej ilości porażek. Tutaj też jest ważny mulligan, ryzykowny. Zresztą już wiele osób na temat tej talii pisało, że jest to ryzykowny mulligan. Jak bieda, o, krasnoludy. Brama musi. Krasnoludami wam już chyba pokazywałem walkę. Koleś ma 17 poziom, to całkiem konkretnie. I co my dostaliśmy na łapę? Dwie wiedźmy, więc jedną wywalimy. Krabopająka, więc nie chcemy. Jest złota. Na Gerasę zostawię w takim razie, wywalę krabopająka. Dobra, gramy, no. Dla mnie tak... Ja lubię tę grę. Lubię ją, jest to fajna gra. Mogę się też uczyć, więc... Wyrżnąć ich co do nogi! Wiem, że on będzie wzmacniał, żeby zostawić sobie na kolejną turę. Teraz nekery będą się wzmacniać od pożerania. Musimy się trzymać razem. Mamy wskrzesić jednostkę z cmentarza przeciwnika. To mi na razie nie jest potrzebne. Rzucimy nekera. Trochę szkoda, że nie mam teraz Geralda Igni. To jest duży problem. No ale... coś trzeba zrobić, więc... Mówiłem wam coś o mulliganie, czy nie mówiłem? No i kolejny raz wiedźma, nie wierzę, nie wygram tej bitwy. Po prostu te wiedźmy mnie prześladują, nie? Te wiedźmy mnie prześladują, tak jak... On dostanie ładnego boosta, a ja... Dobra, jest ten. Jest harpia. To może z tego wyciągnę Geralda Igni, to będzie jedyny plus.
Dobra, zaczniemy od tego, wskrzesimy sobie coś z jego cmentarza. Wyrżnąć ich co do nogi! Zamachakam! Spoko, wzmacnij. Wiesz, który ma jeszcze gorzałki? Dobrze. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Na to workiem, nie chciałbyś dostać. Mogę wyssać cię do sucha. No graj, 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 graj. Zwyciężymy. Dosyć gadania. Bierzemy się do roboty. Oko. Kablujesz, żałujesz. Tego mi zablokował. No to mi trochę popsuł rzecz. Nie mogę go odblokować. Popsuł mi manewr, ale dobra. Po co mnie wezwałaś? Okej, rzucił mi gęstą mgłę tutaj. Ale ta tura i tak nie będzie już tyle trwała, więc rzucamy go tu. Pożremy sobie jedno jajo. Drugie jajo. I jedną szóstkę. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Okej. Dobra, zdjął mi blokadę na niego. Okej. No i co mi zrobisz teraz? Zablokował mi dwie jednostki. Spoko. Wyjdziemy z... Nekerem, który się całkiem fajnie podbił dzięki pożeraniu. Okej, spalił mi ignim tu. Gdzie on ma najmocniejsze jednostki? Tu ma jednostkę za 13, jak mu wjadę. Natomiast tu nie mam równych jednostek, więc wjedziemy, próbujemy mu wjechać. O, zrobić tak. Poprosimy Igniego i wchodzimy Ignim tutaj. Palimy mu 13. Dziękuję. I w tym momencie ja rzucam kartę. Jemu wchodzi pas. Mi się karta aktywuje. Wjadamy sobie z cmentarza. Mamy 74 i wygrywamy kolejną bitwę. Więc na tym nagraniu, jak widzicie, udało się... Dwie walki wygrać, jedną przegrałem. No i mniej więcej tak tą talią się gra. Dużo bardzo zależy właśnie od zagrania pod koniec. Aczkolwiek muszę też przyznać, że miałem pecha co do tych wiedźm, bo to są na ogół dobre karty, a tu jednak najlepiej mieć jedną na ręku, a tu jednak padało. O, od razu wpadła jedna beczka. To sobie zrobimy już opening tej beczki. Złoto później jeszcze uzbieramy. To już zrobię opening tej kolejnej beczki offline'owo, ale zobaczmy tutaj, co wyskoczy. Bo tak jak mówię, zbieram, żeby mieć 800 skrawków. Brakuje mi jeszcze 105, żeby móc przerobić jedną złotą kartę. Berserker Maruder, to się zaraz spyłuje, bo to jest jeszcze za więcej, więc cieszę się, że mi wpadł. Toksyna krabopająka pójdzie. O, ghoul ruszają. Fajnie, pięknie wyglądają te animowane karty, są świetne. Redański aspirant. No i co mamy tutaj? Neker wojownik. Temerski piechur.
i Mardoremy. Temerski piechur, jeszcze zerknę, bo mam tu cały czas swoją magiczną karteczkę. Ale temerski piechur chyba nie jest na liście, że więcej za niego dadzą. No to w związku z tą sytuacją wezmę Nekera, wojownika, no na trzeciego, żeby mieć. I już, i tak wygląda beczka, całkiem spoko. Chodźmy jeszcze tutaj do... Gdzie jest moja... Do karty, kolekcja kart. Zniszczy nadmiarowe karty, już stąd zyskałem 20. A tu mówiliście, że mogę jakoś w filtrach zmienić, że te karty, które przyszły dopiero, domyślne, alfabetyczne, siła, rzadkość, domyślne, odwrotna kolejność, nie. Jak zaznaczyć nowa, jest coś takiego? Nie, no nie będzie tutaj. Może ja czegoś tu nie widzę w tych filtrach, więc jakbyście mnie mogli pokierować, co mam ustawić, żeby było ok. A to był Berserker. Berserker Marauder. O, nawet dwóch mam takich. To można zniszczyć i dzięki temu będę już miał prawie tyle skrawków, ile będzie potrzeba na kolejną za tą kartę, którą pewnie będę chciał zrobić, ale to się jeszcze okaże. Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja będę dalej sobie grał talią na razie pod pożerkę. Zobaczymy, gdzie mi się uda dojść. Będę zbierał złotko, kombinował z beczkami. Dobra, a na dzisiaj to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnych materiałach z Gwinta, ale nie tylko. Trzymajcie się, cześć!